Słubicka Szkoła Tenisa ProTenis kolejny raz zorganizowała emocjonujące wydarzenie sportowe dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu. Tym razem był to ogólnopolski turniej Eco Garden Tennis Cup dla dzieci. W turnieju wzięło udział 36 zawodników, nie tylko z województwa lubuskiego, tak jak to było na poprzednim turnieju. Przyjechali zawodnicy z północnej i południowej Polski, z Koszalina, ze Szczecina. Mocna ekipa przyjechała z Legnicy i Leszna. Z Zielonej Góry, z Międzyrzecza, z okolic też bardzo dużo zawodników przyjechało. Poziom turnieju był bardzo wysoki. Nasze zawodniczki w kategorii czerwonej wygrały, natomiast w kategorii pomarańczowej nasza zawodniczka nie wyszła z grupy. Bardzo się w sumie cieszymy, ponieważ dużo się dzięki temu nauczy. I też dlatego przygotowujemy takie turnieje, żeby więcej dzieci brało w nich udział. Kategoria czerwona to są dzieci, które mają 8 lat, pomarańczowa 9-latki, zielona już najbardziej profesjonalna z tego cyklu turniejów Tenis 10, to jest kategoria 10-latków. Różnią się one, te rozgrywki, przede wszystkim rozmiarem kortów i piłkami, które są dostosowane do dzieci, do ich poziomu, wzrostu, do umiejętności. Dzięki temu dzieciaki lepiej się bawią, wymiany są o wiele ciekawsze, mecze trwają dłużej i dzieci się szybciej uczą. Bardzo nam dobrze wyszły te turnieje wewnętrzne, które organizowaliśmy w zeszłą zimę, dlatego też postanowiliśmy organizować już turnieje Tenis 10 ogólnopolskie. Mamy jeszcze dwa takie turnieje w tym sezonie zaplanowane, w przyszłym i w następnym miesiącu. Na wiosnę wydaje mi się, że będzie mogło organizować turnieje dla seniorów i juniorów z pulą nagród 10 tysięcy złotych czy 20, nawet już będziemy szli jak po swoje. Podziękowania należą się sponsorowi, firmie Eco Garden. Dziękujemy za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji turnieju. Szczególne podziękowania należą się sędziom. Sędziowie poświęcili swój czas prywatny, to są dzieci ze szkółek. Dziękujemy Magdzie, Konradowi, Patrykowi i Martynce oraz Amelce za wspólnie spędzoną sobotę i czas poświęcony dla szkółki. Seria tenisowych sukcesów Igi Świątek oraz innych naszych czołowych zawodników bez wątpienia zwiększa zainteresowanie tą prestiżową dyscypliną sportu, a organizowanie turniejów, jak ten słubicki, zdecydowanie temu sprzyja.